czas. Bardziej abstrakcyjnego pojęcia nie byliśmy w stanie wynaleźć jako ludzie. I pomyśleć, że jeszcze kilkaset lat temu wierzono, że Ziemia jest płaska, by dziś znów podniecać się tą samą ideą. Czasem zachwyca mnie to, że prawdy, które znano już od wieków, dziś ponownie doświadczamy w nieco innej odsłonie. Zupełnie jakby czas nie miał kompletnie jakiegokolwiek znaczenia. A ja znów wróciłem w to samo miejsce. Hej, witam was wszystkich. Bardzo serdecznie z tej strony Damiano dla projektu Find Yourself i witam was w serii pytań i odpowiedzi. Słyszę mojego kotła, który miauczy. Tyle rzeczy się pozmieniało, a człowiek dalej taki sam. Chodź, kochan, chodź. Miau. Miau. Zawsze podczas nagrywania, no nie zawsze, ale często mi się zdarzało, że wchodził mi na okno i miauczał, żebym go wpuścił do środka. Kiciuś. Aaa, teraz będę cały w kudełach. No tak. Q&A nie będzie, bo nie mam pytań. Dosłownie nie mam pytań. Są teraz święta, wróciłem do siebie na chwilę. Możecie zobaczyć, nie mam książek na półce, pozostały jakieś resztki, to w zasadzie nie są nawet moje książki. Komputera też nie ma, został jeden monitor. Pokój przejął mój brat, ale klimat i nostalgia zostały. Nagrywam to po raz drugi, bo za pierwszym razem mi się dźwięk nie nagrał, także... W życiu nie ma dubli podobno. Whatever. Hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie w rozmowach z kanapy. Dzisiaj porozmawiamy o tym, jak wytresować kota. Zapraszam. Zacznę od tego, że generalnie kota nie da się wytresować. Bo jest to najbardziej samolubnie egoistyczne zwierzę, które doskonale wie, co jest dla niego dobre. Więc kota można tylko i wyłącznie głaskać i lepiej go nie dotykać. I tyle. Dziękuję wam serdecznie za obejrzenie tego nagrania. Jak wam się podobało, dajcie łapkę w górę, napiszcie pozytywny komentarz, stawcie swoje przemyślunki i widzimy się w kolejnym nagraniu. Miłego. Elo, błyszka. Tak, ciekawe, czy coś tu nagram. Cierpię na deficyt poznawczy braku światła. Czy to jest logiczne? Deficyt poznawczy braku światła. Załóżmy, że tak. Wiecie, to jest tak, jak się przychodzi na swoje stare śmieci. Człowiek niby się zmienił, a w środku cały czas taki sam. Ale gdy patrzę na te stare rzeczy, które mnie otaczają, do których mam sentyment, widzę, że zmienił się sposób, w jaki do nich podchodzę i widzę, że to ja się zmieniłem w gruncie rzeczy. Fajne uczucie. Przychodzicie do starego miasta, przyjeżdżacie do starego miasta, po pół roku czasu. Można powiedzieć, że to nie jest zbyt dużo czasu, ale dla mnie jest. I widzicie, jak wszystko się zmienia. Was samych! Wy się zmieniacie! Znacie to uczucie, nie? Ten moment. Ta chwila, gdy zwracacie uwagę na jakąś drobnostkę. Na jakiś jeden punkt. Coś, co szczególnie przykuje waszą uwagę. I wasza uwaga zamraża się jakby w czasie. I patrzycie się na to coś. I macie poczucie, jakby pochłonęła was absolutna wieczność. To właśnie to poczułem po raz pierwszy w moim życiu tutaj, w tym miejscu. Choć w swoim życiu miałem wiele różnych uczuć, przeczuć, doznań, doświadczeń, to w tym miejscu poczułem, że to jest moje miejsce po prostu. I chciałem was dzisiaj tutaj zabrać.
i przypomnieć o tym, co jest naprawdę ważne. Co jest w moim życiu naprawdę ważne. I myślę, że w waszych życiach również jest to ważne. Jest to forma refleksji i przypomnienia tego, abyśmy zawsze wszyscy pamiętali o tym, że jesteśmy naprawdę razem, że wszyscy jesteśmy wspólnie połączeni, że nasze umysły, nasze serca, że to wszystko jest razem połączone. I to nie jest ściema, to nie jest kosmiczne łuu. Istnieje wszechświat, jeden, jednolity, który zwie się Bogiem. I jest on jeden, wszechświat jest jeden. Mogą być różne kosmosy, różne wymiary, różne doświadczenia, różne umysły, ale one wszystkie są zanurzone w jednym oceanie wiecznej świadomości. I pomyśl, że to, o czym ty pomyślisz, ma wpływ na wszystkich ludzi. To, o czym ja myślę, ma wpływ na wszystkich ludzi. Każdy z nas wpływa na siebie wzajemnie. Przy pomocy jednej myśli, jednej idei, jednej koncepcji, jednej zasianej intencji możesz stworzyć dosłownie wszystko. Możesz stworzyć dosłownie cuda na tym świecie i to jest możliwe. Ja w swoim życiu kiedyś nie zwracałem na to uwagi. Miałem to wszystko w dupie, miałem wywalone. Żyłem tak jak każdy. I w pewnym momencie uświadomiłem sobie, że jednak jest coś w nas. Nieporuszona świadomość, która rozpoznaje tą prawdę w nas samych i pozwala nam widzieć rzeczy klarownie takimi, jakie one są. I zwiemy to czystością umysłu, zwiemy to przebudzeniem, zwiemy to oświeceniem, zwiemy to klarownością, świętym spokojem, do którego każdy z nas dąży na co dzień, będąc otaczani przez wszelakie dystraktory, uwarunkowania, problemy, cele, namiętności, pragnienia, pożądania, uczucia, doznania, życie, człowiek. I w sercu każdy z nas jest taki sam. Jesteśmy tacy sami jako ludzie. Wszyscy jesteśmy tacy sami. Jesteśmy prości. Przeczytałem w swoim życiu tonę literatury dotyczącej rozwoju osobistego, psychologii. Wszystkiego tego nawet nie jestem w stanie zapamiętać. I tak sobie nawet kiedyś pomyślałem, mądrość to jest wszystko to, co zapamiętałem z tych ksiąg zaraz po tym, jak przestałem czytać. I nawet uświadomiłem sobie, że ta mądrość, ta intuicja, ta głęboka dojrzałość płynie właśnie z takiej zdolności do upraszczania rzeczy trudnych, tak aby każdy z nas mógł je zrozumieć. I taka jest rola przewodników, taka jest rola mędrców, taka jest rola nauczycieli duchowych. Taka jest moja rola. Tak czuję. Choć nie uważam się za Bóg wie kogo. Uważam, że każdy z nas jest taki sam i zasługuje na tyle samo. Naprawdę. Bez względu na to, w jakim miejscu w swoim życiu jesteście. Możecie wszystko, możecie wiele, naprawdę. I ta niesamowitość tego życia dzieje się samoistnie w chwili, gdy rozpoznacie, że życie jest takie, jakie jest. Ta prostota życia jest tą niesamowitością. Wiecie, ja nie jestem nikim specjalnym. Śmieję się sam z siebie, że praktycznie w każdym nagraniu zakładam tą samą bluzę niebieską, chodzę w tej samej kurtce, tak? Chodzę w tych samych spodniach. Na zakup tego sprzętu, który w tej chwili mam, musiałem bardzo dużo pracować i bardzo dużo oszczędzać, aby móc sobie na to pozwolić, aby móc cieszyć się taką jakością moich nagrań. Musiałem poświęcić całą masę pracy nad sobą, aby się rozwinąć intelektualnie, emocjonalnie, duchowo, aby móc tworzyć przekaz tak wysokiej wartości. Ja w to wszystko włożyłem serce, pracę, całego siebie. I wierzę, że wszystko jest po coś i każdy z nas na to zasługuje. Nie tylko ja, ale wy również na jak najlepsze życie, jak najwspanialsze życie. Abyśmy żyli w zgodzie z tym wszystkim, jak powiedział kiedyś Alex, którego kocham, do którego przed chwilą w sumie zadzwoniłem, bo nie widzieliśmy się kupę czasu z Aleksem. Też mieliśmy różne doświadczenia, różne przeżycia na swojej drodze, wzloty, upadki w naszej relacji. I cieszę się przeogromnie, że będę mógł się dzisiaj z nim spotkać. Nasze ścieżki się troszeczkę rozjechały, ja poszedłem w swoją stronę, tak? Pojechałem do Krakowa, Alek zaczął pracować i nie mieliśmy tyle czasu, żeby móc się ze sobą kontaktować, a teraz mam taką nadzieję, że wszystko się jakoś połączy. Wiecie co? To miało być specjalne wideo i ja jeszcze nie chcę go zakończać, bo jeszcze zabiorę was w całą masę wspaniałych miejsc.
I to wideo może będzie długie, prawdopodobnie będzie długie. Ale moją głęboką intencją jest to, aby wyrazić tutaj całego siebie, dać wam całą esencję mądrości, jaką zebrałem do tej pory przez cały ostatni rok i odpowiedzieć na pytanie, co to znaczy być dojrzałym człowiekiem i przede wszystkim samemu sobie odpowiedzieć na pytanie, czy ja mogę nazwać siebie dojrzałym człowiekiem, tak jak wam obiecywałem na początku tego roku. I mam nadzieję, że uda mi się przekazać wam jak najbardziej wartościowe odpowiedzi i również usatysfakcjonować samego siebie w tym poczuciu tego, czego przez całe swoje życie szukałem, szukam i będę szukał, choć wszyscy doskonale wiemy, że życie jest iluzją. Wszelkie poszukiwania kończą się w chwili, gdy przestajemy zadawać pytania i umysł milczy. Ale tak nie można, bo nie wolno iść na łatwiznę, bo trzeba zejść na ziemię, bo liczy się życie praktyczne i musisz zarabiać hajs i wszystko. Kocham tą zabawę. Pysie, zaraz światło zgaśnie. W zasadzie to no, ściemni się, także biorę buddę i lecimy do góry. Tak, bo nie ma sufitu, nie ma granic. Faktycznie jakby ktoś stanął za mną albo obok mnie i by patrzał, to by powiedział wariat, świr. Kolejny dzień świąt. Robię szybki test sprzętu. Zakładam słuchawki na uszy i idziemy w super mega majestatyczne miejsce. Jeszcze pójdę po statyw i maszerujemy. Mam nadzieję, że deszcz nas nie złapie, bo pada, ale momentami się przejaśnia, więc może będzie wszystko tak nie padająco dobrze. Niesamowicie zajebiste uczucie móc tutaj być i czuć tę całą przestrzeń, która cię otacza i mieć możliwość bezpośrednio doświadczyć, że ty jesteś tą przestrzenią. No niesamowite po prostu. Jestem tak wdzięczny, że mogę tutaj być, że nie mam po prostu pytań. I że mogę was jeszcze tutaj zabrać, to jest ekstra dodatek. Coś cudownego naprawdę. No jak się czujecie w tym miejscu? Jeżeli czujecie to, co ja czuję, to ja czuję ciszę. Wiecie, urok tego typu majestatycznych miejsc tkwi właśnie w ciszy. Te miejsca tak na dobrą sprawę nie mają jakiegoś wielkiego znaczenia. Wiecie, możemy nadawać im znaczenie energetyczne, twierdząc, że czujemy się w nich lepiej albo gorzej. Ale ja myślę, że w dużej mierze to zależy od nas, jak się czujemy przy takich miejscach. Gdy słyszymy ciszę dookoła nas, dużo łatwiej jest się wczuć w siebie. Widzimy tło naszego doświadczenia, jakim jest właśnie cisza. I w tej ciszy coś nam się pojawia, coś wyrasta.
i widzimy taki wyraźny kontrast i wtedy możemy bardziej świadomie i uważnie przyjrzeć się samymi sobą. I to jest właśnie to, co robimy podczas medytacji. Zagłębiamy się w siebie, zagłębiamy się w pustkę, zagłębiamy się w ciszę, aby poznać siebie, aby zobaczyć, co tam jest. Mówię tutaj z takiej kwestii psychologicznej, ponieważ mamy to życie do przeżycia. I gdy coś robimy, to zazwyczaj mamy jakiś motyw, jakiś powód, aby to zrobić. Chcemy mieć z tego jakąś korzyść. Miałem powiedzieć wam to, czym dla mnie jest dojrzałość. Miałem zdefiniować dojrzałość i powiedzieć wam, czy mogę uznać siebie za dojrzałego człowieka. Powiem wam coś, co trafiło do mnie na przestrzeni wielu, wielu, wielu lat. Dla mnie dojrzałość to jest umiejętność dostrzeżenia tego. Dostrzeżenia, to jest słowo klucz. Dostrzec coś, zobaczyć, uświadomić sobie, zapamiętać, zrozumieć, uchwycić. Że jeżeli istnieje ja, Damian, wszystko to, co lubię, nie lubię, co kocham, moje ciało, to musi istnieć coś, co ja nie jest. Czyli moje otoczenie, inni ludzie, ich wybory, ich przekonania. Bo gdy wyodrębniamy coś z całości, to nie możemy zapomnieć o tym, że to wyodrębnione coś wciąż wchodzi w skład całości. I dojrzałość dla mnie osobiście polega właśnie na tym, aby dostrzec, że ja i wszystko to, co nie jest ja, idzie ze sobą razem. Idzie ze sobą wspólnie, jest ze sobą połączone. Zarówno ja i inni ludzie, ja i moje otoczenie, moje wnętrze i to, co na zewnątrz. Ponieważ to rodzi taki sens wewnętrznej pokory i otwiera nasze zmysły, otwiera nasze umysły na taką, mógłbym to powiedzieć, chęć głębszego studiowania naszego otoczenia. Chęć rozwinięcia w sobie tej klarowności percepcji i tych zmysłów, można powiedzieć nawet otwartości umysłu, aby spojrzeć na życie jako na całość. A gdy spojrzysz na swoje własne życie jako na całość, dostrzeżesz wszystkie ograniczające ciebie przekonania, wszystkie twoje przekonania, myśli, koncepcje. Dostrzeżesz iluzoryczność tych przekonań. Ja nie powiem ci, że one są iluzją, że wszystkie są złe. Niektóre przekonania i myśli mogą być użyteczne, niektóre prawa mogą być użyteczne, zrozumienie niektórych zagadnień może być użyteczne. I w tym tkwi właśnie dojrzałość. Tam jest również zawarte ziarno pokory i takiego poddania siebie, tej części siebie, która chce walczyć, ale nie w takim sensie walczyć. W ogóle to słowo jest dla mnie śmieszne. Walczyć o coś, bo coś się komuś należy. Owszem, wszystko nam się należy, możemy tak powiedzieć. Ale walczyć o utrzymanie tego poczucia, że ty jesteś kimś oddzielnym od twojego otoczenia, że istnieje tylko ja i wszystko to, co ja nie jest, to z tym właśnie trzeba walczyć. Tym jest przebudzenie. Przebudzenie do wewnętrznej dojrzałości. I wiecie, odpuszczę sobie odpowiedź na pytanie, czy ja mogę uznać siebie za dojrzałego człowieka, ponieważ uważam, że poczucie dojrzałości jest bardzo zmienne i z biegiem czasu w
wraz ze zdobytymi doświadczeniami stajemy się coraz bardziej dojrzali i nasz sens granic cały czas się poszerza i rozszerza. Jest to proces niekończącej się historii. Ale jest jeszcze coś, co chciałem wam powiedzieć. Miałem taki insight dotyczący mądrości, dotyczący tego, czym jest mądrość. I zacząłem czytać taką książkę An Introduction to Systems Thinking, wprowadzenie do myślenia systemowego. I na początku książki została zdefiniowana taka cecha geniuszy. Co takiego potrafił geniusz, a czego nie potrafił taki normalny człowiek? Tak, to jest oczywiście bardzo symboliczne zrozumienie. Mianowicie geniusze zawsze posiadali taką potężną cechę i umiejętność upraszczania rzeczy trudnych i pomijania szczegółów, które w ich równaniach matematycznych nie miały większego sensu i poprzez to upraszczanie niektórych zjawisk i schematów byli oni w stanie wydobyć tą największą esencję praw natury, która wnosi największą wartość do ogólnego zrozumienia rzeczywistości przez nas samych. Ponieważ rzeczywistość jest nieskończona. To jest nieskończoność. Ja w tej chwili próbuję zrobić sens z nieskończoności. I gdy używam słów i pojęć, ja upraszczam nieskończoność do mojego przekazu. I tym jest właśnie mądrość. I wiecie, z tym wiąże się jedna taka cecha naszego umysłu, mianowicie zdolność do generalizacji. Nasz umysł potrafi generalizować, czyli spłaszczać znaczenie rzeczywistości, upraszczać tą rzeczywistość i z kawałka informacji tworzyć przekonania dotyczące całej rzeczywistości. I to rodzi statystykę, tak? Tak zbudowana jest statystyka. Jeżeli ktoś z was kiedyś studiował jakiś kierunek inżynierski, gdzie mieliście matematykę, to zapewne znacie statystykę. I to jest jeden z powodów, dlaczego statystyka jest taka ciężka. Ponieważ zdolność do upraszczania rzeczywistości nie jest łatwą umiejętnością i dlatego nabywamy tej mądrości przez całe nasze życie. Bo pomyśl sobie tak, nasz umysł ma ograniczone zasoby i musi podejmować decyzje z chwili na chwilę. I jeżeli w toku ewolucji nie nauczylibyśmy się upraszczać rzeczywistości, to byśmy wyginęli. I nawet ludzie, którzy nie mają wielkiej wiedzy, nie przeczytali stert książek w swoim życiu, i tak potrafią żyć w życiu. Dlaczego? Ponieważ potrafią funkcjonować w sposób uproszczony, tak? W zasadzie każdy z nas upraszcza życie. Ja też upraszczam sobie życie tak, jak tylko mogę to robić. Bo nie ma takiej możliwości, abyśmy przeczytali wszystkie książki oraz zrozumieli wszystko intelektualnie. No jest to po prostu niewykonalne. Dlatego intuicja odgrywa tak wielką rolę w zrozumieniu naszego życia, ponieważ intuicja pozwala nam upraszczać życie. Stąd bierze się filozofia. Mógłbym powiedzieć, że filozofia to jest taka miłość do nauki, wywodząca się właśnie w zdolności do upraszczania życia w sposób praktyczny, tak żebyśmy mogli nią żyć, nie? Filozofia to jest, powinna być w zasadzie taka nauka, dzięki której możemy żyć. Kocham was. Deszcz przestaje padać, w zasadzie to raz pada, raz nie pada. Ale chyba będę się zbierał powoli. Porobię jeszcze trochę ujęć i zobaczymy. Bo wracam do domu wcześniej i zobaczę, co mi się jeszcze uda zebrać. Regina.
before I did. Why are you crying? Słuchajcie, śnieg pada. Wyszedłem na podwórko zrobić swój własny rytuał, miałem iść w góry, ale stwierdziłem, że nie chcę palić ognia w lesie i podszedłem do moich rodziców kominka, grilla. No i stwierdziłem, że tutaj dopełnię swój rytuał i teraz właśnie podczas palenia moich cienników zaczął padać śnieg. To musi być jakiś znak, wiecie? Zwiastowanie ponownych narodzin. Tak. Wiecie, trzeba odzyskać wiarę w rytuały duchowe. Ale najpierw trzeba wiedzieć, co one oznaczają. Symbol śmierci i ponownych narodzin to jest symbol śmierci naszego ego jako osoby ograniczonej i narodzenie nowego ja, które ma zawsze szerszy i głębszy wgląd w samego siebie. To jest po prostu symbol dojrzewania. Święta to jest symbol dojrzewania. Tak, pilnujemy dzienników i idziemy może na jakiś spacer, a jak nie, to nie. Zobaczymy, co będzie.